Witajcie, drodzy widzowie. Maciek, cześć. Siema. To jest szczęśliwy posiadacz Corvette C3. 76 rocznik, ostatni rocznik z pionową szybą, więc to jest też ciekawe. I ostatni rocznik Stingraya. To to jest. To jest ten samochód, który, tak jak to kiedyś powiedziałeś ładnie, był u mnie na plakacie, u ciebie myślę, że też. No było to moje marzenie, szukałem go chwilę w Stanach. No jest to ewenement, no. Ciężko znaleźć drugi egzemplarz tak naprawdę. Jest ich parę w Polsce, ale na drodze to może raz widziałem, tak naprawdę na żywo. No to teraz jest. Zobaczysz z perspektywy pasażera. Zapraszam cię na fotel pasażera. Siemano, lecimy. Siema. Paliwo. Odpali. Jest tak zwany, więc. Pogada. Więc można. Można śmigać. Ja to jestem szalony, szalony. No, ja widzę to. Naprawdę. Czujesz ten zapach opon? Zapach pasji. Spalimy trochę gumę, bo widzę, że tu fotograf. Od małego mam bzika, ojciec mój miał bzika. I taki bzik został, co? Został i myślę, że zostanie do końca. Mam nadzieję, że moje dzieci dokładnie też będą takie same. Spróbujmy wycisnąć maksimum teraz z Pipera. Lecimy. Skrzynia jest tak agresywna, że też tą dwójkę jest po prostu takie tak? Łupnięcie, tak. Bo to jest samochód, który zabije cię, jeżeli tylko zlekceważy go na sekundę. Tak. Bo to się może wydawać, ty też robisz zdjęcia. Masz aparat teraz przy sobie? No. Pomyśliłem też na spontanie, zobaczymy czy wyjdzie. 3 minuty dla mnie, co ty na to? Dobra. Wyjdziesz i ustawisz mnie? Totalny spontan. Dobry fotograf wszędzie zrobi zdjęcie. Ale klimatyczne zdjęcie. Dużą uwagę na czyjś w ogóle szczególnie, jeżeli ty. Ile masz lat? 27. A spełniałeś już takie pierwsze swoje motoryzacyjne marzenie? Ja myślę, że tak. Chciałbyś zostawić ten samochód do końca życia? C3? Chciałbym. Że za 50 lat spotykamy się ty C3, ja Viperem. Dobra. I pojedziemy sobie z naszymi żonami na... Robimy tripa. Robimy tripa po objazdówkę. Zajebiście, dogadanie. Mamy deal. Zajebiście, ale się cieszę. Siemano! Jaki piękny Robert. Robert. Siemanko. Miło mi was poznać. Radek i Natalia jeżdżą takim autem po świecie. Czwórka. Po prostu jesteśmy twoimi panami, no zainspirowałeś nas. Chodzi właśnie o ten projekt. Chodzi właśnie o ten projekt. Te czwórki, które miałem kilka lat temu. Może od razu zaproszę was na przejażdżkę. Natalia, wsiadaj pierwsza, śmiało. Okay. No właśnie, gdzie tu drzwi otworzyć? Właśnie. Kurde, to jest problem. Okay. Tutaj jest klamka, klamka jest tylko od wewnątrz. No wyjechaliśmy przed szydło z Pabianic, niesamowite, ile? Za 150 km. No coś około. Niesamowicie jesteście, że chcieliście przyjechać tutaj, żeby spotkać się, przejechać, pokazać tę czwórkę. Wiesz co, mega fajnie. My jesteśmy panami, no jak najbardziej. Każdy filmik oglądamy, także. No, cudownie. Także my też się cieszymy z samego poznania w ogóle ciebie, możliwości. Vice versa, naprawdę. W niedzielę mamy 11. rocznicę. Ja dzisiaj kredzę, to co było? Od 5 roku życia razem jesteście? Jak ja go poznałam, no to miałam 12 lat. Jak się poznaliśmy. Niesamowite. Jak się przyjaźniliśmy. To musi już być do końca życia, to nie ma innej opcji. Tak. To nie ma innej tak. opcji. Super. No to powiem ci, że na ścianie w swoim pokoju miał puzzle w ramce właśnie takiego Vipera, tego czerwonego. Vipera? Tak. Myślałem, że o te czwórce mówisz. Nie. Wow. Vipera. No to przyspieszenie w Viperze sprawdźmy. Okej. Ja sam się tego wyjaram. Bardzo cieszę się, jak mogę dzielić tą radość, bo nawet największe spełnione marzenie, największy, nie wiem, najlepsze auta, najpiękniejsze widoki podróżnicze, to wszystko to jest piękne, jeżeli dzielisz to z kimś. A jeżeli sam to przeżywasz, nie wyciśniesz tego kwintesencji. Nie ma takiej Moim radości. Zdaniem szczęście jest tylko wtedy pełne, jeżeli jest dzielone. Zrobiłeś nam fajny prezent na rocznicę, naprawdę. Radosławie, zapraszam cię w miejsce twojej wybranki życia. Masakra. Podjarany jestem. Przeze mnie, bardzo cię przepraszam. Naprawdę marzenie życiowe, więc tak? Bardzo ci dziękuję za to. Ja przemiło w ogóle poznać was, jesteście niesamowitą parą i cudownie się patrzy na to, jak dwoje ludzi spełnia się, realizuje swoje pasje. Słyszałem, że od 11 lat jesteście parą. Tak. I to za to szacun totalny. Można. Ale masz ciarki. No.
Dla ciebie jest to chłodno, ale nie, nie. Nie no, chłodno to nie jest 30 stopni. Chyba więcej. Dlaczego te ciarki? Dobra, dobra. Może na to. Brak mi słów po prostu, wiesz, to jest. No nie do opisania. Jakie było twoje najlepsze, takie najmocniejsze auto, w którym jeździłeś? Jeździłem Volvo S80, miałem prywatnie, 2.8 biturbo i CLK kompresor, 208. Okej. Okay. 208. Ja miałem kupić W209 5,5 litra w pewnym momencie życia, ale spadło na coś innym. Okej. Okay. Ale to było grube, co? Zatkało. Zaraz sobie będę bił brawo. Wiesz, patrz, jak ładnie odbijamy się. Od auta. Pokażę wam. Bo też nagrywam. Ach, zobaczcie, jak pięknie tam jedziemy. Ja to kocham, takie widoki. Bardzo mi się podoba linia tego auta. A z zewnątrz jak oceniasz samochód? 10 na 10. Wow! Co jest? To jest luksus. Macie to w swoich domach? Takie okna w dachu. Cudownie. Tu szafeczki, tutaj fajne przejście. Co ty gadasz? Jaka chillera, ja w domu nie mam telewizora. A ten w samochodzie, niesamowite. Zajebisty kamper. Telewizor. Bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście tym samochodem tutaj. Damian ma dzisiaj urodziny. Które? 26. Poprzedni moi pasażerowie przyjechali tutaj, uwaga, z Pabianic pod Łodzią. No widziałem, w ogóle jakiś zajebisty kamperek, tak to można nazwać. Tak, kamper, no, sami zrobili takiego kampera. Co to był za strzał? Opona nam poszła? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie, bo byśmy nie pojechali. A jest cała. Cała? Tak. Ale był taki strzał. A, może to z wydechu. Sobie plunął z wydechu. Może, ale jest taki nagrzany, że z wydechu strzelił? Pierwszy raz mi strzelił z wydechu. To jak strzela z wydechu, to znaczy, że jest gotowy do jazdy. Ale nie zwykłej, szybkiej jazdy. Lecimy bokiem? No pewka. Lecimy na stację benzynową? No jak trzeba, to trzeba. No zobacz, zero paliwa. Dawid, to miał jak ściema, jak było napisane na, w internecie, że on pali 8 litrów około przy normalnej jeździe. na 10 km. Ta. No tak. 7,35 to panie dzisiaj. Chcesz zatankować? No tankuj sam. Tankował sam majtera. Tak, zrobię ci zdjęcie. Tankowanie pierwsza klasa. To teraz kamień papier nożyce, kto płaci. Żartuję, Ja płacę oczywiście. Poszedł. Jedziemy. Jak widzisz. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Subskrybujcie. Do następnego. Trzymajcie się i dużo dobra dla was. Z każdego osobna i dla wszystkich łącznie. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.